Wierzyca DK Pelplin poniosła drugą porażkę w rundzie wiosennej trzeciej ligi. Zespół Krystiana Ryczkowskiego przegrał 0-4 ze Świtem Skolwin Szczecin. W sobotę rundę wiosenną zainaugurowali piłkarze piątej ligi. Wisła Tczew walczyła o punkty po sąsiedzku w Subkowach z tamtejszym Orłem. Mecz był emocjonujący, a jedyna bramka spotkania padła w doliczonym czasie gry. Spotkanie Orła z Wisłą miało wiele podtekstów. Po pierwsze, mecz w Subkowach to derby regionu. Po drugie, nowy trener Wisły Tczew Krzysztof Tarnowski w tym sezonie prowadził właśnie Orła. W składzie drużyny z Subków znajdziemy kilku tczewian. Nowy trener Orła Andrzej Borys to też tczewianin. Jak to w meczach pierwszych po zimowej przerwie, toczony był w trudnych warunkach na grząskiej jeszcze murawie. Było dużo walki. Piłkarze obu zespołów grali bardzo ambitnie. Pierwsza połowa nie przyniosła jednak wiele emocji. Mało było składnej gry i sytuacji strzeleckich. W drugiej części meczu emocje rosły wraz z upływającym czasem. Więcej szans bramkowych stwarzali Wiślacy, którzy jednak zawodzili pod bramką gospodarzy. Orzeł nie pozostawał jednak dłużny i cały czas zagrażał Wiśle kontratakami. W końcówce kibice Wisły i sami zawodnicy ze sztabem szkoleniowym kilka razy łapali się za głowy, nie dowierzając, że nie padł gol. Dramaturgia rosła. Kontuzji doznał bramkarz Orła Mateusz Klinkusz. Golkiper, który wszedł z ławki, Piotr Pruszyński, popisał się doskonałą interwencją. Z powodu przerw w grze sędzia doliczył 7 minut. W 95. miejscowi kibice ucieszyli się z gola na wagę zwycięstwa Orła, a zdobył go Adam Zakrzewski. Sprawiedliwym wynikiem byłby remis, ale Wisła została srogo ukarana za brak skuteczności. Za to ambitny zespół z Subków wraz z nowym trenerem nagrodzeni za ambicję i wiarę w zwycięstwo do końca.